Dzień dobry, witam Was serdecznie w drugim odcinku serii Myśl jak neuroterapeuta. Ze mną znowu Dominika. Od razu leży, gdyż ją dobrze znacie, bo ostatnio zaczęliśmy sobie właśnie serię z Dominiką, gdzie myśleliśmy w kategoriach poprawy jej pracy odcinka lędziowego, bo tam był problem kręgosłup lędźwiowy i problemy kończyny dolnej, jak to się wszystko się miksuje. Dziś natomiast skupimy się głównie na odcinku szyjnym w kontekście drętwienia rąk. Wiem, że ręce drętwieją, ostatni tydzień był taki konkretny, dużo się działo, więc zobaczymy, z czym to może być związane i pokażę Wam, co my robimy właśnie w takim kontekście, jak będzie wyglądała terapia i na czym powinna później Dominika się skupić, żeby to poprawiło się na stałe i na dłużej zdecydowanie. Dobra, natomiast słuchajcie, jeśli chodzi o kręgosłup lędźwiowy, my zobaczymy sobie, co tu się dzieje, dlatego że ostatnio pracowaliśmy w kontekście właśnie problemów prawego biodra, tak? Dobrze, tak to było prawego biodra, kręgosłup lędźwiowego, zobaczymy sobie, czy ten efekt się utrzymał, zobaczymy, co się wydarzyło. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, zerknijcie do materiału wcześniejszego, ja chcę być pewny, co tam się po prostu dzieje. Mamy się wskaźnikowy, jest fajnie, sprawdzamy sobie, co się dzieje w torebce stawowej, jest zdecydowanie lepiej, temat. Sam staw jest lepiej, kompresja tego stawu jest zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o pracę, mięsień pośladkowy średni, zobaczmy, co się wydarzyło, trzymaj, jest lepiej, naprężacz działa fajnie, brzuszek po stronie prawej, trzymaj, działa fajnie, także idziemy do przodu. To, co ewentualnie moglibyśmy tutaj jeszcze zrobić, to zobaczyć sobie, jak pracuje przewodziciele, jak pracuje prostownik, jak pracuje prosty brzucha, jak pracuje dębienicy. Słuchajcie, temat dębienicy jest bardzo ciekawy. Oczywiście to, co moglibyśmy zrobić, to sprawdzić po prostu palpacyjnie te dębienicy. Pewnie byście i tak nic nie zauważyli, bo nic by się nie działo, ale są takie materiały. Wiem, że Iryna na kanale nagrywa takie materiały. Będziecie mieli link tego materiału też w opisie, żeby sobie ocenić dębienicę. Moglibyśmy to sprawdzić. Jeśli chodzi o testy nerwowo-mięśniowe, to my możemy użyć mięśnia wskaźnikowego do tego, żeby ocenić jakiś inny obszar, który ciężko bada się standardowo, tak? Bo dębienicy nie możemy sprawdzić w klasyczny sposób, wykorzystując testy nerwowo-mięśniowe, więc robimy sobie coś takiego. Czy ty w ogóle jesteś w stanie napiąć dębienicy? Kojarzysz taki właśnie obszar, gdzie jest... Może wytłumaczę ci tak, żebyś wiedziała. Tu masz guzy kulszowe. Tutaj i tutaj. Czujesz te dwie kostki? Pod spodem. Pomiędzy nimi są rozciągnięte mięśnie, trochę jak hamaczek. Możesz wyobrazić sobie na przykład, że jakby próbujesz te mięśnie napiąć i zbliżyć te kości do siebie. Jakbyś ewentualnie chciał, powiedzmy, że mając na przykład coś w pofie, chciałbyś po prostu to zacisnąć. Okay. Tak zbliż do siebie. Tak? Nie tak mocno, żeby wiesz, jakby wszystko spiąć szybko, tylko po prostu zacisnąć mięśnie w okolicy pochwy samej. Spróbujemy to zrobić? Ok. Spróbuj zrobić. I teraz tak, Dominika chwilkę tylko próbowała wygenerować trochę napięcia więcej tam i od razu jakby jej wskaźnik stał się hipertoniczny. To znaczy, że tam będzie mieli dużo napięcia mięśniowego. Stara się rozluźnić. Pełen relaks. Jest w porządku. Jeszcze raz. Napięcie. Ok, rozluźnij się. Tu było duże angażowanie też mięśni brzucha, natomiast tak inaczej ten obszar cały działa jako całość. Ciężko jest wizerować samą dębienicę. My często będziemy po prostu całym korem lekko pracowali tutaj. No i tu widzimy, że tej hipertonii też jest jeszcze sporo. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, przechodzimy sobie do odcinka szyjnego, dlatego że nam te problemy, odcinek szyjny, kręgosłup lędźwiowy mogą się ze sobą bardzo mocno łączyć. Zobaczmy sobie, jak wygląda aktywacja mięśniowa właśnie w obszarze odcinka szyjnego. Ale zanim jeszcze to zrobimy, to możemy zobaczyć klasyczne testy pod kątem zakresu ruchu, palpacji właśnie w odcinku szyjnym. To, co na pierwszy rzut oka widać u Dominiki, to jest to, że oczywiście standardowe, jak to w większości przypadków, mamy wysuniętą głowę do przodu, lekko protrakcję głowy, co powoduje, że odcinek szyjny jest wypłaszczony. To jest pierwsza sprawa, co oznacza, że będziemy mieli dużo napięć w obszarze prostownika odcinka szyjnego, być może mięśni podpotylicznych, ale też mięśni pochyłych, być może mostkowo-kręgosłupkowego, więc tu na pewno to zaburzenie toniczności mięśniowej w odcinku szyjnym znajdziemy. To, co słuchajcie, nas interesuje w kontekście drętwienia rąk, to tak naprawdę jak pracują, bo ty całą rękę masz drętwiał, tak? Ok. Jak pracują tak naprawdę struktury nerwowo-naczyniowe, czyli całe pęczki nerwowo-naczyniowe, które właśnie biegną sobie w okolicy górnego otworu klatki piersiowej, w przestrzeni pomiędzy obojczykiem a pierwszymi żebrami i co tutaj się dzieje z na przykład tętnicą podobojczykową, całym splotem barkowym, więc zobaczymy sobie, jak mięśnie pochłe funkcjonują, jak funkcjonuje piersiowy większy, jak funkcjonuje piersiowy mniejszy, co dzieje się w tym obszarze, który tak naprawdę
mając zaburzoną toniczność mięśniową, obniżone albo podwyższone napięcie, będzie skutkowo właśnie podrażnieniem tych struktur nerwomięśniowych i będzie tam w konsekwencji dochodził albo za mało informacji, albo za mało krwi tętniczej, bądź będzie utrudniony odpływ żylny i limfatyczny. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze zakres ruchu. Weź sobie zgięcie głowy do przodu. Zgięcie. Tu widzimy sporo napięcia, Dominika ma problem z dotknięciem, no tam ledwo, jeszcze trochę ci brakuje, brodą do mostka, więc znowu ten prostownik pewnie jest sporo napięty. Idziemy do wyprostu, tutaj jest duże ciągnięcie, czujesz tutaj? Mhm. Tak, jest spore ciągnięcie, trochę zakresu ruchu brakuje w wyproście, no i tutaj dużo napięcia się wytworzyło, więc już nie będę może jakoś na siłę tego sprawdzał, więc widzimy, że i przód, i tył jest trochę napięty, skłon w lewo. Jest całkiem fajne. Duży zakres ruchu, miękki, elastyczny. W to są w porządku. Podobny ten ruch wykonać dla ciebie jest w jedną i w drugą stronę? Nie. W którą stronę gorzej? W którą robiliśmy. Teraz, tak? Okej. Okay. Nie ma dużej różnicy, jeśli chodzi o zakres ruchu. Aczkolwiek tutaj dużo wolniej ten bark się unosi do góry. Otóż się bark unosi do góry teraz. Więc widzimy, że minimalnie jest ta lewa strona bardziej ograniczona, bardziej napięta. Ograniczam ruch właśnie w prawo. Rotacja w lewo jest fajna. W prawo troszkę gorsza. Tu też czujesz różnicę właśnie prawo-lewo? Tak, zdecydowanie. Że gorzej się skręca w prawą stronę, tak? Tak. Tak, od razu widzimy, że Dominika będzie szybciej angażowała ten bark. Tak? Czyli jest w stanie wykonać duży zakres ruchu, ale w prawo idzie to nieźle. Ale w lewo ten bark się szybko włączy. Ona się cała zaczyna rotować w prawo. Czyli coś ten odcinek szyjny nam nie domaga, jeśli chodzi o rotację w prawo. Dobra, możemy sobie palpacyjnie sprawdzić górny otwór klatki piersiowej. Też zdecydowanie więcej napięcia po stronie lewej. Czy dla ciebie to jest bolesne? Tak. Po obu stronach? Tak. Dobra. Piersiowy mięsień możemy sprawdzić sobie. Okolice mięśnia piersiowego mniejszego. Też sztywniutko. A tu akurat prawa bardziej chyba. Dobra, ale widzimy, że sporo napięcia zarówno nad obojczykiem, jak i pod obojczykiem. Połóż się na plecki. Dobra, i teraz tak, zaczniemy sobie od rzeczy najprostszych. Jeżeli macie problem z odcinkiem szyjnym, zacznijcie sobie testowania mięśni stabilizujących odcinek szyjny, przede wszystkim od przodu i tutaj główną rolę będzie pełnił mięsień długi szyi, gdzie ja idę sobie tak, lekka trakcja, wykonuję sobie zgięcie, utrzymaj taką pozycję, staraj się utrzymać. Okej, trzymaj. I widzimy, że tego napięcia tutaj jest dużo. Ja będę używał czasami manipulacji na wrzeciągu nerwomięśniowe, czasami będę używał odruchu ucieczki. Myślę, że jeden i drugie narzędzie możecie kojarzyć. Jeżeli nie kojarzycie, dajcie mi znać w komentarzu i będę coś dla Was chciał stworzyć, jeżeli to jest na przykład niejasne jeszcze. Więc jak działa odruch ucieczki, jak działa manipulacja na wrzeciągu nerwomięśniowe, było to już wielokrotnie w naszych filmach poruszane, ale jeżeli po prostu dalej Wam to sprawia trudność, to dajcie mi znać w komentarzu. Dobra. Zobaczymy, słuchajcie, sobie bardzo powierzchowne i takie konkretne struktury, jeśli chodzi o odcinek szyjny, czyli mięśnie mostkowo-bryczkosutkowe, jak tu funkcjonują. Idziemy sobie do zgięcia, idziemy sobie do skłonu bocznego, idziemy do maksymalnej rotacji. Jak widzicie, pięknie nam się napiął most, utrzymamy taką pozycję i testuję sobie ten most i się okazuje, że mięsień most po stronie prawej nie do końca spełnia swoje funkcje. Dominice jest bardzo trudno tą pozycję utrzymać. Druga strona, trzymaj, jest dość pod... Trudno ci utrzymać to, nie? Mhm. Widzimy, że te mięśnie nie spełniają do końca swojej funkcji. Dobra, idziemy sobie w takim razie, coś jest pomiędzy mostem a długim szyi i jest to nic innego jak grupa mięśni pochyłek, które właśnie rozciągają się pomiędzy przednią a boczną stroną właśnie tutaj całej tej ściany mięśni szyi. Więc idziemy sobie do lekkiego zgięcia, około 20-30 stopni, takiego samego skłonu bocznego i bardzo podobnej rotacji, tak żeby być pomiędzy ruchem dla długiego szyi, a mięśniem MOS. I będę testował teraz razem całą grupę mięśni pochyłych. Będzie trudno mi je w tym teście wyizolować, aczkolwiek jest to możliwe. Nie wiem, czy jest to gra warta świeczki, ale my zrobimy sobie całą grupę. Utrzymaj. Nad oko układam sobie wektor pchnięcia i tu widzimy, że mi za bardzo, trzymaj. Nie, tutaj nawet pochyłę, trzymaj. Działa, odruch ucieczki, trzymaj, nie pozwól, nie działa, trzymaj, nie pozwól, nie działa. Czyli widzimy, że te mięśnie są nadmiernie napięte, są hipertoniczne. Jeżeli tak naprawdę macie problem z oceną danego obszaru, zróbcie to
dwa razy, trzy razy, może cztery razy, aż będziecie wiedzieli, co tam do końca się dzieje. Też może być tak, że w jednym teście mięsień wam idzie hipotoniczny, w drugim hipertoniczny. Czy ma to duże znaczenie? Niekoniecznie, dlatego że słuchajcie, ta toniczność mięśniowa może się zmieniać. Ona może być inna w pozycji siedzenia, inna w pozycji stania, inna w pozycji leżenia. Kluczowe jest to, że układ nerwowy nie jest w stanie wygenerować optymalnego napięcia mięśniowego. On jest w stanie albo niedoszacować i ten mięsień będzie miał tego napięcia za mało, albo w pewnym momencie przestrzelić i tego napięcia jest za dużo. A nas interesuje to, czy on jest w stanie dobrać optymalne napięcie mięśniowe. Optymalne napięcie mięśniowe to jest umiejętność zaangażowania mięśnia, jeżeli po prostu jest to konieczne w sytuacji na przykład wykonania skurczu koncentrycznego i odpuszczenia wykonania ekscentryki, czyli w stanie wykonać jedno i drugie. Dobra, idziemy, słuchajcie, w takim razie na drugą stronę. Zgięcie, skłon boczny, rotacja w stronę przeciwną, utrzymaj taką pozycję, nie pozwól i sprawdzamy, co tu się dzieje. I tu tak naprawdę trzymaj. Słuchajcie, tu tak naprawdę jest podobnie. I może okazać się, że te mięśnie pochyłe będą kompensowały gorsze prace mięśni mózgowo-kołosudkowych. Czy możemy to sprawdzić bezpośrednio? Niekoniecznie. Możemy starać się zlokalizować, dlaczego mięśnie mosy nie działają. Jeżeli te mięśnie mosy uda się włączyć, to możemy zobaczyć wtedy, czy mięśnie tak naprawdę, które były nadmiernie napięte, w tym przypadku pochyłe, nam się wyhamowały. I tu możemy sprawdzić sobie kilka rzeczy. Jeżeli macie taką sytuację, że macie obustronne wyhamowanie, to pierwszą rzeczą, którą warto sprawdzić, jest tak naprawdę dysfunkcja kręgosłupowa. Oznacza to, czy naprawdę w jakimś konkretnym segmencie, z którego na przykład unerwiony jest mięsień, choćby mos, nie będzie jakiejś dysfunkcji, która zaburza pracę obu mięśni. Inną rzeczą, oprócz dysfunkcji kręgosłupowych na jakimś poziomie, czy dysfunkcji więzadła czy stawowej, jest tak zwane szukanie wspólnego mianownika. I na przykład mięsień mos ma bardzo fajną zależność, dlatego że przyczepia się do mostka na przykład. I się okaże, że jeżeli mamy problem na mostku, to się może okazać, że po rozpracowaniu, załóżmy, powięzi mostkowej, poprawimy przez to pracę mięśni mózgowo-kołosudkowych i innych struktur. Na przykład mięśni brzucha też się może okazać, przednie ściany. Możemy sobie z ciekawości zobaczyć, czy przednia ściana jest dysfunkcyjna. Jeżeli tak, to byśmy zaczęli sobie... Trzymaj jeszcze raz. Działa. Manipulacja. Trzymaj cały czas. I tu widzimy, tego napięcia jest dużo. Więc możemy sobie uderzyć właśnie w tematach tego mostka. Zobaczyć sobie, czy w ogóle Dominiki mostek jest problematyczny. Czy jest mocno napięty. Co tam się w ogóle dzieje? To jest w porządku? No jest tak sobie. Tak sobie. No tak sobie jest. Możemy, słuchajcie, też ocenić sobie tak. Bo jest fajnie dość. Tu jest chyba już nieźle. To jest nieźle. No tutaj tak naprawdę gdzieś tak. Tutaj okolica środkowej części mostka jest trochę problematyczna, ale tak, możecie zobaczyć sobie też oddech, bo się może okazać, że ktoś nie będzie chciał podrażniać tego mostka poprzez oddech i ruch klatki piersiowej, co też będzie informacją dla was, chyba tam jest jakiś problem. Ale możemy to w bardzo prosty sposób sprawdzić przy użyciu bramki bólowej. Ja sobie tak postymuluję ten mostek głęboką kompresją. Zobaczymy, co się wydarzy z mięśniami mostami. Trzymaj. Działa. Trzymaj. OK. Jest to niezły pomysł. Jest to niezły pomysł. Zobaczę sobie, czy po drugiej stronie też się poprawi. Trzymaj. Słuchajcie, jest lepiej. Mostek to według mnie jest jedna z takich niedocenianych obszarów, które daje bardzo fajne efekty, dlatego że to jest miejsce, gdzie przechodzi transfer sił. Od kończyn dolnych do kończyn górnych, od jednej ręki do ręki drugiej. Więc tu tych sił się sporo krzyżuje pod kątem przedniej taśmy, pod kątem pracy mięśni piersiowych, więc to jest bardzo fajny łącznik wielu struktur. Jednocześnie, z racji tego, że to jest po prostu kość, na której jest tkanka łączna, to dużo osób jakby olewa na temat i z tym mostkiem w ogóle nie pracuje. A szkoda, bo przyczepy mięśnia piersiowego czy sam powierzchnia mózgowa daje często dobre efekty, jeśli chodzi o odcinek szyjny, lędźwiowy, komplet barkowy. Zdrknijcie sobie, naprawdę mostek, praca z mostkiem może was mocno zaskoczyć. Zobaczmy sobie w takim razie, czy jak ja sobie skompresuję mostek, to mi się poprawi praca mięśni pochyłych. Trzymaj. OK, jeśli chodzi o tę stronę, jest lepiej. Druga strona.
Okej. Okay. Myślę, że zasady bramki bólowej kojarzycie. My tak naprawdę nic innego, jak można powiedzieć, blokujemy pewnego rodzaju sygnał nerwomięśniowy i w konsekwencji, że ten sygnał jest zablokowany, to nie zaburza pracy poszczególnych struktur mięśniowych. W tym przypadku nie zaburza pracy mostów, przez co pochyłe mięśnie nie muszą się hipertonizować. I zobaczmy sobie, co się w ogóle dzieje z brzuchem. Czy brzuch też nam się poprawi. To będzie fajna praca i bardzo proste zadanie też dla Dominiki do domu pod kątem rozpracowania powięzi mostkowej. OK. Dobra. Słuchajcie, co możemy zrobić? Wygląda na to, że jest nieźle. Ja sobie znajdę najbardziej problematyczny obszar na tym mostku. Myślę, że to jest ten obszar. To jest bardzo bolesne? No trochę tak. W skali od 0 do 10, jak to oceniasz? Koło 7. Koło 7? Dobra. Dotnij sobie jedną ręką tutaj. Trzymaj tak. Działa. Podwójna lokalizacja, myślę, że narzędzie podwójnej lokalizacji kojarzycie, znacie, było w wielu filmach u nas poruszane. Jeżeli nie, to też mi dajcie coś w komentarzu, coś zrobimy na ten temat. Nie wytłumaczę wam do końca, jak ona działa, ale jak je można używać. Dobra, się okazuje, że mamy tutaj podwyższony sygnał nerwomięśniowy. Możemy sobie pracować, bierzemy sobie wskaźnik, zatapiam się, sprawdzam. OK. I zobaczcie, to się pięknie pokrywa też z waszą palpacją. Czuć mocno, że jeśli chodzi o ruchomość mostka, to ewidentnie dobrym pomysłem, jeśli chodzi o pracę w kierunku restrykcji, byłby kierunek dogłowowy, więc moglibyśmy sobie wjechać. Dodatkowo też mogę znaleźć sobie najbardziej problematyczne miejsce i prowadzić sobie takie właśnie tarcie w kierunku właśnie pogłębiania tego ruchu doogonowego. I na razie zrobimy sobie tą pracę, zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy sobie klatkę piersiową, ten mostek zrobił się fajny, już nawet chyba pod koniec nie był bolesny specjalnie. Nie był bolesny, zrobił się fajnie, elastycznie. Też możemy sobie obserwować oddech w ogóle, jak wygląda, czy też zmieniła się ruchomość żeber tutaj na wysokości TH6, TH7, środeczku mostka, nawet TH5 można powiedzieć. I sprawdźmy sobie, co się wydarzyło pod kątem mostów. Jeśli chodzi o mięśnie mostkowo-przyśródkowe, to tylko sobie je sprawdzimy głównie. Trzymaj. OK. Jest lepiej. Druga strona, trzymaj, działa, jest lepiej, pochyłe mięśnie, trzymaj, też nam odpuściły, dalej, trzymaj, też, ok. To akurat nam się zgadza, jest fajnie. Brzuch możemy sobie sprawdzić później, natomiast to oczywiście jest jeden z punktów zahaczenia, mięśnie pochyłe. Mogliśmy sobie to zostawić, tutaj oczywiście tej pracy na mostku powinno być więcej, moglibyśmy sobie, wiecie, tutaj, nie chcę za bardzo rozgrzewywać tutaj Dominiki, ale moglibyśmy sobie sprawdzić, jak było klatki piersiowej, co się dzieje w ogóle, czy nie ma takiej, wiecie, jakby takiej opaski całej, ściskającej właśnie ten obszar. Edukacja też byłaby tu fajna, dlatego że być może stanik jest dobrany, może zapięcie jest za wąskie, może tutaj ramionczka są, nie, ty masz takie szersze, są na przykład za wąskie, dociskają jeszcze ten obszar, przez co jest gorsze ukrwienie kończyny górnej. Zobaczmy sobie jeszcze, idąc dalej, mówiłem na początku, że oprócz mięśni pochyłych, na przykład mięśnie piersiowe mogą być istotne. Zobaczmy sobie, jak u ciebie wygląda piersiowy większy, trzymaj. OK. Działa. Górny akton, optymalne napięcie, trzymaj. Środkowy też jest w porządku. Dolny, trzymaj, też jest w porządku. Idźmy, słuchajcie, sobie dalej. Oczywiście bym sprawdził drugą rękę, ale dwie ręce nam drętwią. Zobaczymy sobie, co się wydarzy pod kątem oceny mięśnia piersiowego mniejszego. Zróbmy tak. Rotację zewnętrzną, maksymalne przywiedzenie do ciała. Nie pozwól mi tej ręki odciągnąć. Oj, zobaczcie, tutaj piersiowy mniejszy. Trzymaj mocno. Też nie spełnia swojej funkcji do końca. Zobaczmy sobie drugą stronę. Trzymaj, nie pozwól. OK. I tutaj jest bardzo podobnie, więc dlaczego ten piersiowy mniejszy nam nie działa? Zróbmy sobie takie trochę inną diagnostykę. Zróbmy sobie rotację zewnętrzną. Przyciągnij tą rękę do tułowia. Trzymaj. O, zobaczcie, mamy wyhamowany wskaźnik. Świetnie. Sprawdźmy sobie, czy praca z tym obszarem. O, i słuchajcie, bardzo prosty temat lokalny. Po prostu trzeba pracować z piersiowym mniejszym. Cóż za zaskoczenie. OK. Zróbmy sobie tak, że dotniesz sobie tą ręką tutaj, trzymaj tak, trzymaj cały czas taką pozycję, trzymaj taką pozycję, trzymaj, działa, trzymaj taką pozycję, wyhamowuje się, świetnie, więc możemy sobie od razu lokalnie z tym piersiem mniejszym pracować. Temat jest bardzo prosty, tu macie drugi punkt wyjścia, co warto byłoby zrobić, żeby poprawić tutaj pracę tego obszaru.
Mamy na swoim kanale pracę z piersią mniejszym. Zerknijcie sobie, bardzo stary materiał, ale cały czas aktualny. Przez te lata mięśnie piersią mniejszy nie zmienił się za bardzo, wygląda tak samo, a techniki są dalej aktualne. Prosta praca, masaż kanemboki tutaj zrobiłaby super robotę, więc wjeżdżacie sobie w górny otwór klatki piersiowej, piersiowy mniejszy i pracujecie sobie tak naprawdę z dwoma obszarami. Zobaczmy sobie jeszcze tak, rotacja zewnętrzna, przyciągnij rękę, trzymaj, ok. Tu jest problem obustronny, jak najbardziej, więc to jest akurat ciekawe, że mamy kilka problemów, które nakładają się na siebie i dają realny problem, tak? To nie jest tylko problem mięśni pochyłych, to nie jest tylko problem piersiowego mniejszego, ale to się wszystko nakłada, być może jest jeszcze jakiś trzeci temat i tu też do pracy jest, więc lokalnie byśmy pracowali z tymi dwoma obszarami i zobaczyli później, co się wydarzy. I to są jedne z rzeczy, które bardzo często powtarzają się w tematach drętwienia całej ręki. I to, co robiliśmy też, może przełożyć się na obszar brzucha, dlatego że i kręgosłupa lędźwiowego, dlatego że po opracowaniu tego mostka jest szansa, że poprawiła się aktywacja mięśnia prostego brzucha. Zobaczmy, czy tak jest. Dobra, tak właśnie jest. On był hipertoniczny, to znaczy, że kompensował coś i jest duża szansa, że kompensował gorszą pracę, czy to skośnego wewnętrznego, czy to skośnego zewnętrznego, przez co tak naprawdę ten kręgosłup dalej był dotkliwy. Więc praca z mostkiem, praca z klatką, za chwilę sobie Dominiki rozpracujemy ten obszar i to było tyle. Dajcie mi znać, co uważacie o takim podejściu, dajcie mi znać, czy mamy robić materiały o manipulacji nawrzeciątka, odruchu ucieczki, podwójnej lokalizacji. Czekam na Wasze komentarze. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach i na kursie neurodynastyki i terapii.